Zapraszamy na roztocze wschodnie do Choryńca Zdroju. Na miejscu dawnego dworu XVII-wiecznego Telefusów powstał Pałac Ponińskich. Za sprawą Ponińskich Choryniec stał się uzdrowiskiem i ośrodkiem kultury. W uzdrowisku występują źródła siarczane i najlepsze w Europie borowiny. Bywała tu w celach zdrowotnych Marysieńka Sobieska. W XVII wieku osada należała do Sobieskich, a król Jan III bywał tu na polowaniach. W 1672 roku w okolicy pobił Tatarów. Od lat 40. XVII wieku Choryniec należał do polskiej rodziny Telefusów herbu Łabądź. Około 1755 roku Choryniec stał się własnością Mikołaja Macieja Stadnickiego herbu Szreniawa. Po jego bezpotomnej śmierci przeszedł w ręce brata Franciszka Ksawerego. Po rozwodzie jego syna Ignacego z Zofią trafił do rodziny Ponińskich. W teatrze wybudowanym w 1843 roku przez Leandra Ponińskiego aktualnie wystawiane są spektakle dla kuracjuszy. Kościół Zdrojowy został zbudowany w 1818 roku jako kaplica dworska. Przy wejściu do kościoła znajduje się trójłukowa dzwonnica. Nad drzwiami widnieje herb fundatorów Ksawerego Piotra i Kaspra Stadnickich. Front kościoła stanowi pierwotna kaplica klasycystyczna z czterokolumnowym portykiem i tympanonem. Aktualnie Choryniec to miejscowość uzdrowiskowa z licznymi sanatoriami, parkiem zdrojowym, amfiteatrem i pijalnią wód. Podczas pobytu w Choryńcu warto odwiedzić Nowiny Choryńskie. Miejsce to związane jest z kultem Matki Bożej. 12 czerwca 1636 roku Matka Boska ukazała się dwóm dziewczynkom i chłopcu z rodziny Sadowskich. Dzieci pasły krowy, gdy ujrzały jasność w dolinie i piękną panią w białych szatach z niebieską przepaską. Pani prosiła dzieci o to, by ludzie często przychodzili do tego miejsca i modlili się, a wtedy groźba nawały wojennej ominie te tereny. Dzieci przekazały słowa pięknej pani dorosłym, a ci w tym miejscu postawili krzyż.
Z czasem miejscowy rzeźbiarz wykonał figurę Matki Bożej. Figura przedstawia Maryję niepokalanie poczętą w pozie modlitewnej. Rzeźbę wykonano w 1855 roku. Zarówno pierwszą, jak i kolejne kapliczki postawili w miejscu kultu ojcowie franciszkanie. W pobliżu kapliczki Matki Bożej znajduje się również kapliczka świętego Franciszka i świętego Antoniego Padewskiego. Obecna kapliczka została postawiona w tym miejscu w 1896 roku. We wnętrzu kaplicy znajduje się ujęcie wody uważanej za cudowną. Do kaplicy przybywają liczne rzesze wiernych, którzy modlą się do Matki Bożej. Królowo nasza, Pani i Matko chorynieckich zdrojów, w sposób szczególny wybrałaś to miejsce wśród lasów i źródeł leczniczych, by błogosławić pielgrzymującym do Ciebie. Pomóż wypełnić wolę Twego Syna. Pobłogosław nas, nasze rodziny, domy, pola i miejsca pracy. Uproś również nam tę łaskę, byśmy mogli znowu przyjść na to święte miejsce dla odnowienia naszej wiary, nadziei i miłości. Amen.